Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. To, co nieczyste, jest zawsze w miejscu centralnym życia człowieka. Dlatego człowiek nie ma siły, nie ma pragnienia słuchania Słowa Bożego. Gdy jest w nas to, co nieczyste, nie ma pragnienia modlitwy. Zobaczmy, tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, duch nieczysty krzyczał. Jezus mówił spokojnie, łagodnie, ale z mocą. Wiemy to z naszego życia, naszych doświadczeń czy naszych bliskich, że nieczystość usiłuje być piękna, atrakcyjna, pociągająca. I wówczas pokazuje Słowo Boże jako nieciekawe, nudne, już znane, nużące, to, które nic nowego w nasze życie nie wniesie. Gdy czytam słowa Jezusa, je rozważam, sam Pan mówi temu wszystkiemu, co we mnie nieczyste, milcz i wyjdź z niego. Trzeba pamiętać, że nieczystość to jest demon. Tam, gdzie jest nieczystość, tam demon usiłuje przejąć kontrolę nad całym moim życiem. Nie można interesować się tym, co nieczyste, a równocześnie chcieć utrzymać żywą, autentyczną relację z Jezusem. To nie jest możliwe. Potrzeba słuchać Słowa Bożego, choćby myśli i odczucia pojawiające się we mnie mówiły, że to jest strata czasu, że one nic nie wnoszą w moje życie, ponieważ w ciele jestem słaby, nieczysty. Gdy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, tracimy czas na rozważanie Słowa Bożego, Jezus wyrzuca złe myśli i takie same pragnienia z centrum mojego życia, z mojego serca, z mojej duszy. Słuchanie Słowa Bożego jest czasem oczyszczania mnie, zarówno w wymiarze duchowym, jak też w wymiarze cielesnym, moich namiętności, moich wyobrażeń. Uświadamiamy sobie, że nieczystość kłamie, ona pozbawia pokoju serca, spokoju ducha. Ten człowiek dzisiejszej Ewangelii pod wpływem złego krzyczał, odczuwał zagrożenie, postrzegał Jezusa jako tego, który działa przeciwko niemu, na jego zgubę. Kiedy jesteśmy w grzechach nieczystych, my odchodzimy od Jezusa, jak najdalej od Kościoła, od kaplicy, od Najświętszego Sakramentu. Może tego nie wiemy, że będąc nieczystymi, ktoś myśli za nas, odczuwa za nas, manipuluje nami. Dlatego Jezus mówi do złego: milcz. Jakim sprawom ja chciałbym dzisiaj powiedzieć w sobie: milcz, ucisz się, nie chcę, byś mnie prowadził. Milcz skutecznie może powiedzieć tylko Pan. Dlatego kontemplując słowa Jezusa, rozpoznajemy, co jest w nas nieczyste. My więcej, kiedy rozważamy słowa Jezusa, chcemy, aby to, co nieczyste, Pan z nas zabrał.